Super, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie tutaj, że mogę dzisiaj z Państwem się spotkać. Dziękuję za to wprowadzenie. A tytułem wstępu może od razu powiem, że troszeczkę jest dla mnie trudna ta forma, kiedy nie widzę osób, do których mówię. Z tego względu pozwoliłem sobie tutaj posadzić przed ekranem. Z drugiej strony wy nie widzicie całą moją rodzinę, żonę, dzieci, oni siedzą, słuchają, więc gdyby jakieś dodatkowe dźwięki albo zakłócenia tu się pojawiły, to dodatkowi prelegenci, ale myślę, że to nie powinno być z tym problemów. Też mam kolejny problem, ponieważ nie wiem tak naprawdę, do kogo mówię. I nie wiem, do kogo mamy skierowane do końca to seminarium, więc też nie widzę Państwa odbioru. Gdyby było za długo, nie możecie tutaj tak łatwo jak w zwykłej formie zgłaszać mi jakichś problemów. Natomiast mam nadzieję, że nie będę przynudzał, nie będę też wchodził zanadto w jakieś szczegóły, które nikogo nie interesują. Mam nadzieję, że to będzie po prostu dla wszystkich zrozumiałe, niezależnie od tego, czy zajmujecie się ptakami, zajmujecie się przyrodą, czy po prostu lubicie ją obserwować, lub też bliskie są Wam pola irygacyjne. Dobrze, tutaj opowiemy sobie o podróżniczku. Podróżniczek, bardzo fajny gatunek słowika. Pewnie większości z Państwa, nie wiem, jak to jest, być może części z Państwa nieznany. Krótko na temat tego gatunku. Podróżniczek jest to drobny ptak wróblowy. Co to znaczy drobny? Drobny, ważą dorosłe ptaki 15-17 gramów, czyli jest to malusieńki ptaszek. Gdybyśmy go sobie wzięli tutaj od głowy do ogona, to zmieściłby się nam na ręce. Bardzo, bardzo maleńki. Wyróżniamy szereg podgatunków w Eurazji i na Alasce, czyli jest to ptak rozpowszechniony w północnej strefie na kuli ziemskiej. Tutaj rzucę teraz takie zdjęcie, które nie przestraszy biologów, może innych trochę zdziwić. Tu zmumifikowane, można by powiedzieć, wypchane skórki ściągnięte z ptaków w celach naukowych, przechowywane w kolekcjach muzealnych, prezentują różne podgatunki. Po lewej mamy podgatunek magna, tutaj w środku podgatunek cyanekula, ten nasz, i tutaj podgatunki wreszcie z czerwoną plamką. Proszę zobaczyć, że mimo że część z tych osobników ma ponad 200-300 lat, nadal służy nauce i jesteśmy w stanie rozróżnić różnice między podgatunkami nawet po takim zdjęciu i po tak długim okresie. Tutaj pierwsze próby próbowano pokazywać, jak w Europie rozmieszczone są różne podgatunki podróżniczka. Praca sprzed kilkunastu lat próbowała zestawiać różnice genetyczne. Wyróżniano bardzo wiele takich podgatunków. Trochę świeższy i może bardziej klarowny obraz na tej mapce. Mapka północnej półkuli. Kolory odpowiadają kolorom plamki w centralnej części ornamentu podróżniczka. Czyli widzimy, że dominują podróżniczki z czerwoną plamką, takie jakich prawie u nas nie znajdziemy. Tu maleńka kropeczka właśnie w naszym kraju. Na pograniczu praktycznie naszego kraju i naszych południowych sąsiadów, maleńkie populacje z czerwoną plamką. W naszej części Europy są podróżniczki z białą plamką na piersi. Taki to rozkład mniej więcej wielu podgatunków mamy tutaj zaprezentowany. Czyli widzimy, że podróżniczek naprawdę zamieszkuje ogromną część kilku kontynentów. Gdzie go możemy spotkać? W różnorodnych środowiskach. Środowiska te naprawdę są bardzo różne, w zależności od tego, w którym miejscu, z którym podgatunkiem podróżniczka zamieszkującym, jaką okolicę mamy do czynienia, ale przede wszystkim są to środowiska podmokłe. Co mam na myśli, mówiąc podmokłe? Chodzi mi o to głównie, że są to środowiska, w których występuje woda. Widoczna woda, może tak powiedzmy. Nie jest to woda, którą poczujemy, kiedy zaczniemy kopać, lecz są miejsca, kiedy woda po prostu występuje gdzieś na wierzchu. Podgatunek Swecica z czerwoną plamką, bardzo ten najbardziej popularny, zamieszkujący całą Skandynawię, Syberię, północną część Azji. Co możemy o nim powiedzieć? No, występuje głównie w strefie tundry, gdzieniegdzie w strefie tajgi. Zamieszkuje takie odsłonięte przestrzenie, gdzie jest bardzo zimno, jest bardzo wiele podmokłych miejsc. I typowy taki gatunek, gdybyśmy pojechali sobie latem gdzieś na północ, właśnie do Norwegii, do Szwecji, do Finlandii, pojeździli trochę po Rosji, to wszędzie będziemy mieli do czynienia z podróżniczkiem w takiej odsłoniętej tundrze, śpiewającym właśnie na różnego rodzaju bagnach. Nasze buty będą mokre, ale uszy będziemy cieszyć głosem tego ptaka. Ptak typowy północnej Europy, północnej Azji, ale możemy go też spotkać w bardziej swojskim klimacie.
Tutaj na zdjęciu oczywiście Śnieżka. Na równi pod Śnieżką niewielka populacja od 20, no już teraz może 30 paru lat. Kilkanaście par podróżniczka możemy tam spotkać. Podobnie niewielka populacja w Tatrach, czyli w Polsce też mamy kilkadziesiąt par tego gatunku, ale też proszę zauważyć, widać tutaj zastoiska wody, miejsc istotnych, kluczowych dla żerowania tego gatunku. Podgatunek Cyanecula z białą plamką, czyli ten nasz wrocławski podróżniczek i jego siedlisko lęgowe, czyli pola irygacyjne. Znowu widzimy na pierwszym planie trzciny, różnego rodzaju miejsca podmokłe. O tym będziemy opowiadać, jak to się zmieniło. Już Państwo, pewnie część z Was uczestniczyła w poprzednim referacie mówiącym o zmianach na terenie pól irygacyjnych. Cały czas podróżniczki jeszcze tam mamy, mimo tego, że jest tam już nieco mniej wilgotno. Podgatunek Namnetum, występujący na atlantyckich wybrzeżach Francji, też z białą plamką, siostrzany naszemu, tym naszym wrocławskim podróżniczkom i znowu występuje na salinach, takich łąkach zalewowych, bardzo słonych, ale też to są odsłonięte miejsca z odsłoniętą zieloną roślinnością i przede wszystkim wodą. Czyli widzimy, że podróżniczek zajmuje różnorodne środowiska w bardzo wielu miejscach. Już wspominałem o tym wcześniej i możemy też się tego spodziewać. Podróżniczek jest głównie owadożerny, czyli on lubi, czego potrzebuje? Potrzebuje wysokich temperatur. Zatem kolejna rzecz. Podróżniczek jest migrantem. Co to oznacza? Oczywiście to, że migruje, czyli przemieszcza się między lęgowiskami, miejscami, gdzie odbywa swoje lęgi, a zimowiskami, czyli miejscami, gdzie spędza po prostu zimę czy czas pozalęgowy. I biolodzy wyróżniają dwa takie typy migrantów długo- i krótkodystansowych, a podróżniczek należy równolegle do obu tych typów, ponieważ w zależności od podgatunku i populacji różnie wyglądają jego strategie migracyjne. Znów mapa naszej części, powiedzmy tak, naszej części globu. Na żółto-zielono zaznaczone są strefy, w których podróżniczek gniazduje. Na niebiesko są zaznaczone strefy zimowania. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj jest oddzielona północna część Afryki, ale nawet w Europie pojawiają się jakieś niebieskie plamki. Przyjrzyjmy się więc temu dokładniej. Na terenie Europy widzicie, Polska jest praktycznie cała żółto-zielona, co oznacza, że nasza polska populacja opuszcza te tereny, odlatuje gdzie indziej na zimowanie. Jak wygląda to z pozostałymi podgatunkami? Podgatunek Azuricollis w całkowicie niebieskim gardełkiem, podgatunek występujący na Półwyspie Iberyjskim, praktycznie nie opuszcza gór przez cały rok. Pozostaje w miejscach lęgów. Populacja francuska migruje przez Hiszpanię i część osobników pozostaje w Hiszpanii na zimę. Tutaj znowu typowa rzecz w ornitologii, czyli populacje gniazdujące dalej na północ w gorszych warunkach lecą, przeskakują populacje stacjonarne, lecą bardziej na południe. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Populacje na przykład z północy Niemiec czy środkowej Europy przelatują też przez Hiszpanię, Półwysep Iberyjski, przedostają się już dalej do Afryki. Nawet lecą do subsaharyjskiej Afryki, czyli mamy niewielkiego, kilkunastogramowego ptaszka, który przelatuje Saharę, by spędzić tam zimowanie. Część jednak z tych ptaków wydaje się obierać inną strategię. Przelatuje przez Półwysep Apeniński, przez Włochy i tamtędy podąża do Afryki. Równolegle mamy kolejny tor. Ptaki lecą przez Bospor, tak jak słynne bociany. Co dzieje się z ptakami z północy Europy? No, wydaje się, że one jakimś tam szerokim frontem lecą najpierw na południe, a później szeroko przemieszczają się wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego do Afryki. Podobnie ptaki z Półwyspu Skandynawskiego. Problemem jednak było to, że ornitolodzy notowali obecność podróżniczka w sezonie przelotów, która wskazywałaby na to, że ptaki lecą zamiast lecieć na zachód lub południowy zachód, lecą na wschód. Problemem było jeszcze kilka lat temu, gdzie tak naprawdę podróżniczki zimują, ponieważ większość na przykład skandynawskich podróżniczków znikała gdzieś i wcale się nie pojawiała na południu Europy w tym miejscu, nie stwierdzano ich też w Afryce. Gdzie one zatem zimują? Grupa ornitologów z Czech, badających podróżniczka u nas w Karkonoszach,
oraz grupa Norwegów badających tamtejszą populację postanowiła założyć niewielkie lodżery sprawdzające, które pozwalają sprawdzić, jakby to powiedzieć prosto, no powiedzmy prosto, one monitorują, kiedy zachodzi słońce, kiedy słońce wschodzi, tak? Czyli są czułe na takie fotolodżery, na naświetlenie promieniowania słonecznego. Dzięki temu, porównując to, ponieważ urządzenie robi taki odczyt co 5 minut, możemy potem sprawdzić, gdzie przemieszczał się ptak, skoro o danego dnia, o danej godzinie już było ciemno. To jesteśmy mniej więcej w stanie stwierdzić, w którą stronę, na południe, na północ, na wschód czy na zachód ptak się przemieszczał. Z podróżnikiem jest ten problem, że on bardzo często chowa się pod roślinnością w momencie, kiedy nie lata, czyli na jakichś tam postojach bądź w momencie odpoczynku i wtedy problemem może być niedostateczne doświetlenie. Zostało w ten sposób oznaczonych 20 ptaków kilka lat temu, a następnie zostały one wypuszczone na lęgowiskach albo w karkonoszach, albo w środkowej Norwegii. Zobaczmy, dokąd poleciały. Tutaj mamy wzorzec dla 4 ptaków. Na żółto są zaznaczone populacje, z których pochodziły. Czyli karkonosze na górze, tutaj na dole ptaki norweskie. Na niebiesko zaznaczone są miejsca zimowisk. I zobaczcie, te ptaki przeleciały sobie z północnej Europy na południe, po czym w jakiś sposób na wschód, omijając zapewne Kaukaz, przeleciały przez te tereny Afganistanu. Tutaj widać jeden zimował w Indiach, tutaj również w Indiach, jeden z ptaków zimował w Pakistanie. Wydaje się to być no, zaskakujące, ale niech będzie. Natomiast najlepsza rzecz to to, że jaka była trasa przelotu? Moment. Ja tu mam jakiś problem, nie wiem, czy u Was wyświetla się dobrze prezentacja. To jest kolejny slajd. A co jest na slajdzie? Teraz jest mapka znowu. Dobra, u mnie się prezentacja wywaliła zupełnie. Nie widzę, żeby ona działała. Chwila, zaraz spróbujemy temu zaradzić. No, jeszcze chwilę. Próbuję tutaj, czekam aż próbuję otworzyć to ponownie. No, ale już widzę, patrząc na zegarek, że zbytnio się rozgadałem. Jak widzę, którą mamy godzinę i gdzie jesteśmy, to już wiem, że jest po prostu za późno. Dobra, spróbujemy teraz. Mamy? Tak. Okej, okay. No to w takim razie powinniście Państwo widzieć razem ze mną to, co jest naprawdę niesamowite. Czyli ptaki przelatują ponad 6000 kilometrów. Niektóre z nich przeleciały 7000 kilometrów, ale pal 6 tę odległość. Pal 6, że one przeleciały to lecąc na zimowisko, a potem wracały zaraz po 2 miesiącach znowu kolejny raz 7000 kilometrów. Przypomnijmy, ptaszek tej wielkości 15 gramów. Najlepsza jest prędkość, z jaką były w stanie to zrobić. 10 dni. Czyli średnia prędkość, ptak zasuwał ponad 600 km dziennie. To jest po prostu niesamowite. Jego rezerwy to zaledwie kilka gramów tłuszczu, które ma na sobie przyklejone i lecą przez te wszystkie dzikie kraje, możemy powiedzieć, koło pasm górskich, okrążają morza na zimowisko i wracają potem w punkt dokładnie w te same miejsca.
Czyli do rzeczy, żebym się tak tutaj dłużej nie ekscytował. Problemem było, gdzie zimują skandynawskie podróżniczki. Okazuje się, że właśnie tutaj na Półwyspie Indyjskim i prawdopodobnie część naszych ptaków, naszych, czyli środkowoeuropejskich ptaków, też leci w tamtą stronę. Jak jest dokładnie? Co robią ptaki z Wrocławia? Tutaj niestety nie mamy dużej próbki, ale na podstawie tych kilku ptaków, które, ponieważ zaobrączkowałem około 200 ptaków, wiemy, że jesienią lecą na południowy zachód Europy. Tutaj dwie informacje z południowej Francji. Jedna informacja z nad Balatonu, która co powskazuje, że ptaki w jakiś sposób prawdopodobnie dążą, mogą się nawet rozdzielać i lecieć dwoma torami, zarówno tym południowo-zachodnim, jak i po prostu południowym, przelatywać tędy i przez Bosfor do Afryki. Nadzielono dwie kropeczki z wiosny, które stwierdziliśmy, nasze wrocławskie ptaki wracające na lęgowiska leciały sobie tutaj wzdłuż Półwyspu Apenińskiego przez Włochy i później przez kraje naszych południowych sąsiadów dolatują do nas. Czyli tak naprawdę też nie wiemy, być może nasze podróżniczki latają albo tu, albo tu. Jak mówiliśmy, migrant długo- i krótkodystansowy. Co jeszcze go cechuje? Tutaj na kolejnych zdjęciach będziemy jeszcze widzieć tego więcej. Dymorfizm płciowy. Dymorfizm płciowy, czyli różnice między płciami. Jesteśmy w stanie to zobaczyć. Samce wyglądają inaczej niż samice. Tutaj posikuję się zdjęciem kolegów. Zestawione po lewej mamy nasze tutaj podróżniczki z Wrocławia. Te dwa samce to są samce z Wrocławia. Tutaj taka forma przejściowa, nie do końca pewne, czy to jest forma cyanekula. I tutaj Sfecica skarkonoszy. Proszę zobaczyć, wszystkie samce bardzo niebieskie gardełka i pierś, brązowe podkreślenie i plamka właśnie, albo biała, albo czerwona, różnego rodzaju formy przejściowe. Jak wygląda to u samic? Tutaj typowa samica cyanekula, czyli nasza. Takie samice spotykamy u nas na polach irygacyjnych. Niekiedy starsze samice po kilku latach wyglądają dosyć zbliżone, podobnie do samców, czyli mogą mieć sporo niebieskiego, nawet jeszcze więcej niż na tych zdjęciach, szerokie podkreślenie. I u samic częściej zdarza się takie rudo-czerwone zabarwienie na plamce. Czyli widzimy, że płci się różnią. Co jeszcze ciekawego o podróżniczku ogólnie jako takim? Jest on socjalnie monogamiczny. Co oznacza socjalnie monogamiczny? My biolodzy lubimy mówić, że ptaki są socjalnie monogamiczne, a nie monogamicznie, bo wiemy od wielu lat już, że spora część młodych pochodzi z kopulacji pozapartnerskich. Ptaki nie są tak wierne, jak kiedyś myśleliśmy i u podróżniczków, w zależności od tego, w jakiej populacji, nawet 1/3 młodych ma innych ojców niż samce opiekujące się lęgiem. Jak jest z formą cyanekula, czyli tą naszą formą z białą plamką, którą mamy tutaj we Wrocławiu? Ta forma występuje w Europie Środkowej i Zachodniej. Zasiedlała typowo doliny rzeczne, głównie rośla wierzbowe, różnego rodzaju zabagnienia w dużych dolinach rzek. Zauważany był spadek liczebności od końca XIX wieku, kiedy ptak ten był opisywany jeszcze przez Tachanowskiego ponad 200 lat temu jako ptak liczny. We wszystkich miejscach, gdzie jest bardziej podmokle, można było spotkać podróżniczka. Jego śpiew był całkiem dobrze znany, miał wiele ludowych nazw, jednak później widywaliśmy go coraz rzadziej. Dlaczego? Ze względu na zmiany w siedliskach lęgowych. Wszystko przesycha lub zostaje osuszane. Podróżniczki były po prostu najprawdopodobniej wypierane z tych miejsc przez to, że po prostu miejsca nie nadawały się do lęgów. Co jest ciekawe, od lat 70. ubiegłego wieku, czyli od niemal 50 lat, notuje się szczególnie na zachodzie Europy powolny wzrost liczebności tego podgatunku. Ma on jednak ciekawy charakter, ponieważ podróżniczek rekolonizuje, czyli ponownie pojawia się w miejscach, w których występował kiedyś. Środowiska teraz antropogeniczne, czyli na przykład sztucznie stworzone trzcinowiska. Tutaj mamy przykład pola irygacyjne, prawda? Mogą być to różnego rodzaju zabagnienia, jakieś oczyszczalnie ścieków właśnie, zbiorniki dla elektrowni itp. itd. Nawet go można spotykać w krajobrazie rolniczym, na niewielkich takich stawkach wykopywanych, by utrzymywać wilgotność terenu. Co interesujące, w niektórych krajach nawet zaczyna gniazdować w dużych uprawach, na przykład rzepaku w krajach Beneluxu, natomiast wymaga też tam sieci rowów, która jest po prostu niezbędna, czyli zawsze ta woda gdzieś w pobliżu
Musi być. Jak jeszcze z nim jest? No, podróżniczek uważa, do niedawna mówiło się, że o, to jest typowy taki, typowy ptak, o którym mówiono, że jest słabo zbadany. No, skoro słabo zbadany, choć było tam kilka prób, żeby intensywniej poznać podróżniczka, no to co należało zrobić? Należało go oczywiście zbadać. A gdzie, jak nie na naszych polach irygacyjnych? Tutaj zdjęcie pól irygacyjnych, myślę, że za dużo nie musimy o tym mówić. Teren w północno-zachodniej części Wrocławia, bardzo duży, ukształtowany całkowicie sztucznie jako poldery działające jako naturalna oczyszczalnia ścieków. Z ciekawostek to zdjęcie jest sprzed kilkunastu lat, więc niestety to nie wygląda tak różowo. Widać tutaj zielone łąki irygowane właśnie ściekami, stąd nazwa pola irygacyjne, sztucznie stworzone trzcinowiska na osadnikach, tutaj lustra odsłoniętej wody, fragment starego Starorzecza, czyli po prostu nasze wrocławskie bagna. Olbrzymie, ponad no niemal 1500 hektarów, później już zmniejszone do około 1100 i teraz gwałtownie przesychające. Jak zbadać zatem takiego ptaka? Co powinniśmy zrobić, by o nim się dowiedzieć jak najwięcej? No po pierwsze, najlepiej byłoby, żebyśmy byli w stanie odróżniać te osobniki i dokładnie je sobie obejrzeć, a najlepiej byłoby je po prostu złapać. I tak wyglądało chwytanie tych ptaków. Proszę zauważyć też tutaj ważną rzecz na tym zdjęciu. No mało istotny jestem ja, bardziej istotne jest to, że spójrzcie, drzewa nie mają jeszcze liści, trzciny są całkowicie suche i pora dnia. Jest bardzo wcześnie, jest dopiero wschód słońca, wtedy jest największy moment aktywności, ptak został wtedy schwytany. Jest jeszcze zimno, wcześnie, przed typowym sezonem lęgowym ptaków, a poza tym zwróćcie uwagę na niską, krótką sieć. Ptaki poruszają się nisko, wśród tej roślinności, wśród tych trzcin. Dlatego tak rzadko i tak trudno jest podróżniczka spotkać. Nawet w miejscach, gdzie teoretycznie wydaje się, że go jest bardzo dużo. Podróżniczek po złapaniu zaobrączkowany. No tutaj mamy obrączkę metalową, obrączki kolorowe, które pozwalają z daleka przez lornetkę, lunetę, czy też na zdjęciu odczytać indywidualny kod, jakim jest on oznakowany i wtedy możemy być pewni, że mamy do czynienia właśnie z tym osobnikiem. To zdjęcie jest o tyle też fajne, że znów na tle suchych trzcin widzimy tutaj podróżniczka we wczesnym momencie sezonu, ale proszę popatrzeć na jego kolory, na tle tego nieba i trzcin. Faktycznie widać tutaj pięknie niebieskie gardełko, widać tutaj intensywnie te kolory, ale spójrzcie na głowę, na boki skrzydeł, to wszystko jest szare. Kiedy ptaszek skacze na dole wśród trzcin, my patrzymy na niego od góry, on jest niemal niezauważalny. Kiedy przestanie się ruszać, staje się idealnie kryptyczny, bardzo ciężki do zauważenia, tym bardziej, że bardzo często, jak na przyzwoitego słowika przystało, chodzi właśnie sobie gdzieś tam w przełamanych trzcinach, kryje się pod roślinnością. Kolejna cecha, którą widzimy tu na zdjęciu, bardzo duże oko. Czyli podróżniczek widać, że jest przystosowany do przebywania w ciemnych miejscach, bez problemu migruje nocą. Bez problemu śpiewa nocą, śpiewa przed wschodem słońca, jest aktywny także w ciepłe noce, a poza tym bez problemu odnajduje się i widzi bardzo dobrze właśnie w tej gęstwie przełamanych łodyg, gdzie żeruje sobie gdzieś tam na dole pomiędzy trzcinami, niewidziany przez nas. Cienki dziób, długi, ostry, cienko zakończony, też wskazuje na to, czym żywi się podróżniczek. Żywi się owadami, nie łuszczy żadnych nasion, tylko po prostu je owady, które tym cieniutkim jak igiełka dziób zbiera. Kiedy następuje przylot tych ptaków na pola irygacyjne? Jest to niesamowite, przylot następuje bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie to znaczy od 10 marca. W połowie marca ptaki już zaczynają przylatywać. Między 10 a 20 marca jest to typowa data przylotu. Dlaczego uważam, że to jest takie interesujące? Ano dlatego, że wróćmy sobie jeszcze do tego zdjęcia. Spójrzcie na tego ptaka, spójrzcie na jego upierzenie, na to jak sklejają się tutaj pióra. On nie ma takich gęstych piór, jak chociażby znane nam sikorki czy wróbel. To jest ptak, który spędził zimę na południe od Sahary. Tam było 30 parę stopni, on tam spędza ponad połowę roku. A później leci do nas i wpada po prostu w zimno. W takie zimno, że zdarzało się na przykład na polach irygacyjnych, kiedy chwytałem ptaki, rekord najzimniejszej temperatury, któregoś dnia przyjechałem, ptaki śpiewały jeszcze i dawały się chwytać. To było coś około tam 15-18 marca. W 2010 roku i było minus 11 stopni. Osadniki były zamarznięte, po prostu wszystko chrzęściło, a te ptaki, 16-gramowe ptaszki były w stanie śpiewać, ruszać się i aktywnie walczyć o partnerki.
To było po prostu niesamowite. Czyli ten ptak mimo pozornego braku przystosowania, jeżeli chodzi o morfologię, czyli o budowę piór i upierzenia, jest jak dla ptaka z południowych rejonów, on sobie tutaj u nas radzi, można powiedzieć, nadrabia charakterem. Czyli wczesny przylot, przylatują najpierw samce. Samce pędzą tutaj mimo na przekór tym niedobrym warunkom, żeby zająć miejsca, żeby zająć terytoria i dzięki temu zdobyć później dla siebie partnerkę. Samice dolatują kilka dni później. Tutaj na szybko taki wykresik. Proszę się też nie przerażać. Na dole podpisane pentada przylotu. To jest taki trik. Są pozbierane po prostu. Ptaki są ułożone nie kolejnymi dniami. Nie są to kolejne daty, tylko to są daty jakby od pierwszego do piątego dnia. Po przylocie pierwszego osobnika. I w ten sposób możemy złożyć dane z kilku różnych lat. Czyli myślmy sobie, że jedynka to są, jest tam na przykład pierwsze 5 dni, kiedy przylatują pierwsze ptaki, później drugie 5 dni i tak dalej, i tak dalej. Co tu widać? Co tu jest interesujące? No to, że jest taki szybki pik w ciągu tych pierwszych dwóch pętat. Większość ptaków przylatuje w ciągu pierwszych 10 dni. Czyli przylot jest bardzo zsynchronizowany. Przylatują szybko, ale później też ciągnie się ogon tych spóźnialskich, którzy dolatują później i później i później i później. Cienne słupki przedstawiają stare, doświadczone samce, które już gniazdowały na polach irygacyjnych i wracają w kolejnym roku. I zobaczcie, praktycznie tylko i wyłącznie starsze ptaki przylatują w ciągu pierwszych 10 dni, później dopiero za nimi przylatują młodsze, mniej doświadczone. Być może za późno wystartowały z zimowisk, być może zgubiły drogę, nie poradziły sobie, potrzebowały dłuższej przerwy, by po prostu dolecieć na miejsce. Czyli najpierw przylatują ptaki starsze. Kiedy dochodzi do lęgów, najbardziej nas interesuje oczywiście co? Oczywiście gniazdo. Gniazdo budowane jest wyłącznie przez samicę, natomiast towarzyszy jej partner, który lata, sprawdza, czy samica czasem nie zechce go zdradzić, zostawić, nie rozmyśli się. Pilnuje jej cały czas latając tuż za nią. Gniazdo budowane jest na ziemi, ukryte pod roślinnością, co też jest dosyć ważne. Zaraz możemy, nawet w sumie możemy teraz sobie o tym powiedzieć. Zobaczcie, gniazdo jest zbudowane na ziemi, a jest zimno, tak jak mówiliśmy. A podróżniczek nie ma grubej, gęstej okrywy z piór, czyli on szybko wytracił ciepło. Wobec czego gniazdo też jest bardzo wysokie, bardzo duże. Jest zbudowane, będziemy to zaraz oglądali. Gniazdo jest naprawdę na takiej dużej wyściółce. I też podróżniczki na polach irygacyjnych odbywają tylko jeden lęg. Złożone jest 4 do 6 jaj i składanie odbywa się w połowie kwietnia. Tu jest ciekawe właśnie. Składanie jaj odbywa się miesiąc później niemal niż przylatują pierwsze ptaki. Ja sądzę, że wynika to głównie z faktu, że jest po prostu za zimno, żeby te jaja wysiedzieć. Ponieważ samice, kiedy zbudują takie gniazdo na ziemi i siądą, a temperatury są często niewiele wyższe niż 0 stopni, nocą spadają dużo poniżej zera, nie będą w stanie tych lęgów zagrzać. Wobec czego budują długo, długie, wysokie, bardzo dobrze odizolowane od podłoża gniazdo i wysiadywanie zaczynają dopiero w połowie kwietnia. W połowie maja możemy się spodziewać pierwszych podlotów, czyli w początku nawet maja pierwszych podlotów, czyli bardzo, bardzo wcześnie. Wiele innych ptaków dopiero rozkręca się z lęgami, a podróżniczek, no nie wiem, czy nie jest najszybszym migrantem naszym, który przylatuje i ekspresowo wręcz odbywa jeden tylko lęk. Tutaj zdjęcie gniazda. Proszę zobaczyć, w centralnej części slajdu jest gniazdo. Co ciekawe, jest to gniazdo już po wylocie młodych. Ja odsunąłem tutaj te trawki, żeby było widać zdjęcie. Gniazdo jest nad rowem, to jeszcze pola irygacyjne wtedy działały, więc tutaj rów doprowadzający ścieki w północną część pól irygacyjnych i w takiej kępce trawy, gdzieś pod pokrzywami ułożone jest to gniazdo na boczku. Wejścia do niego prawie, że w ogóle nie widać. Tak? Czyli to jest już po wylocie młodych, czyli po 2 miesiącu używania tego gniazda, 2 tygodniach karmienia. Jakbym nie odsunął tych traw, byłoby naprawdę je ciężko zobaczyć. Tutaj rzut na inne gniazdo na terenie dosyć suchego polderu. Proszę zwrócić uwagę, tu jest wlot do gniazda, w ogóle tego nie widzimy. I ciekawostka, co robią podróżniczki? One wcale nie lecą z pokarmem, nie wlatują tu do gniazda, tylko lądują gdzieś tam i tup, 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 sobie powolutku dookoła dochodzą, tak, żeby nie być widziane, nie dać się pokazać, tak, i nie zaprowadzić potencjalnego drapieżnika prosto do gniazda.
Kiedy zajrzymy sobie do takiego gniazda, widzimy tę wyściółkę. Gniazdo może mieć 15, nawet 20 cm wysokości. Wszystko po to, żeby dobrze je odizolować od tego wilgotnego podłoża. Niestety jednak nie zawsze to zadziała dobrze. W 2010 roku mieliśmy sporą powódź, która wtedy też wpłynęła częściowo na pola irygacyjne i bardzo duża część gniazd została zniszczona, po prostu została zalana, ptaki utonęły. Może raczej pisklęta i jaja utonęły wtedy, w początku maja. I tutaj gniazdo z młodymi, takie mniej więcej 9-10-dniowe pisklęta, bardzo szybko one rosną, mają 9-10 dni od wyklucia i wtedy już wychodzą, żeby jak najszybciej opuścić gniazdo, nie siedzieć tam za długo, nie dać się potencjalnym drapieżnikom. Mają takie fajne upierzenie, kropeczki, kreseczki, które sprawiają, że ciężko je wypatrzyć wśród trzcin. I na końcu tutaj zdjęcie już podlota, taki lotny ptaszek w kropeczki, bardzo ładny. Te kropeczki niedługo zgubi, przepierze się i będzie wyglądał już bardziej jak te podróżniczki, które widzieliśmy na zdjęciach. Ciekawostka, co jest do podróżniczki? No tego do końca nie wiedzieliśmy, wobec tego z profesorem Grzegorzem Orłowskim, profesorem Jerzym Kargiem spróbowaliśmy dowiedzieć się, co podróżniczki na polach irygacyjnych jedzą. No jak można by się domyślać, jedzą głównie stawonogi, prawda? Czyli wszystkie drobne zwierzęta. Około 35% z nich, czyli niewiele ponad 1/3, to gatunki wodne. Chrząszcze, błonkówki, pająki. Tutaj taki chrząszczyk z rodzaju Hydrobius, podstawowa ofiara, prawie 1/3 wszystkiego, co jadły podróżniczki, to te takie małe 2-3 mm chrząszczyki. Oprócz tego muchówki plus kwiaki i motyle. Motyle mam tutaj na myśli gąsienice, tak? Czyli stadia larwalne. Co jest ciekawe? Ciekawe jest, że mówimy cały czas, że podróżniczek jest tak mocno związany z wodą, tak mocno potrzebuje wody, że żeruje nad wodą, a tylko 35% gatunków wodnych. Dlaczego? Proszę spojrzeć na to zdjęcie, nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Natomiast to, co tutaj mamy, to tutaj żerujący na polach irygacyjnych podróżniczek w typowej scenerii jeszcze kilkanaście lat temu. I zwróćcie uwagę, na czym on żeruje. No po prostu tu są jakieś stosy śmieci i pamiętajmy, że to, czym były irygowane pola irygacyjne, to ścieki. Ze względu na to brakowało tych typowych ofiar, które podróżniczki najchętniej konsumowały w innych populacjach, gdzie udział bezkręgowców wodnych stanowczo przekraczał połowę, tak? Czyli jadły bardzo dużo bezkręgowców wodnych, jednak najczęściej były to larwy ważek albo larwy chruścików, czyli organizmów, które lubią czystą wodę. Na polach irygacyjnych prawie że ich nie mamy. Stąd też taka dieta. Ptaki ratują się jak mogą, jedząc to, co jest. Czym karmią swoje pisklęta? I tu ciekawostka. Pisklęta otrzymywały ofiary miększe, większe i cięższe niż ptaki dorosłe. Czyli dostawały właśnie głównie muchówki, gąsienice i pająki. Tak, szczególnie pająk, taka wysokobiałkowy pokarm, każdy z nas chyba widział odwłok pająka, czyli naprawdę soczysty kąsek możliwy do przyniesienia do gniazda. I tu też możemy zamknąć sobie taką klamerką małą to, że ptaki mają tylko jeden lęk. Wiele populacji północnych, które rozpoczynają lęgi dużo później, wyprowadza dwa lęgi. Na polach irygacyjnych nie mamy żadnych dowodów, by ptaki przystępowały do drugiego lęgu. Najprawdopodobniej z tego względu, że w czasie, kiedy populacja była już liczna i zaczęliśmy ją intensywnie badać, zmniejszał się dopływ ścieków i pola irygacyjne wraz ze wzrostem temperatury w sezonie przesychały. Ze względu na to, że przesychały, ja tak sobie wyobrażam, że może chodzić głównie o to, może brakować po prostu odpowiedniego pokarmu. Zostają sam mało wydajny pokarm i nie ma po prostu czym wykarmić, jak łatwo wykarmić piskląt. Dla tego względu ptaki nie przystępują do drugiego lęgu. Tutaj wreszcie coś ładnego. Popatrzmy sobie na podróżniczka. Piękny śpiewający samiec. To się dzieje po przylocie. Samce siadają i śpiewają. Tu zdjęcie, no akurat nie z pól irygacyjnych, tylko z Górnego Śląska i też widać, że ten zielony kolor w tle pokazuje, że to zdjęcie gdzieś tam jest z końca wiosny, początku lata niemal. Ptaszek sobie śpiewa. Co widzimy? No widzimy po pierwsze ten jego piękny ornament, po drugie widzimy, że gdzieś tam wyeksponowany na trzcinie ptak siedzi i śpiewa. Jak brzmi ten śpiew? Mam nadzieję, że będzie on słyszalny.
chętnie bym wam tutaj otworzył. Czy słychać? Tak, tak. Moglibyśmy tak sobie tutaj siedzieć i słuchać, bo to nagranie jest bardzo długie, ale jak słyszycie, ten śpiew nie jest monotonny, jest taki potoczysty i słychać w nim różne dźwięki. Sporo różnych trzasków, dźwięki tonalne, jest dosyć skomplikowany. Jak się dobrać, jak popatrzeć sobie na ten śpiew? Możemy zrobić... O, tutaj jakieś naśladownictwo, rokitniczki, i tak podróżniczek też jest mistrzem w naśladowaniu. Słyszymy wiele różnych głosek i sylab. Kiedy zrobilibyśmy sobie taki rozkład tych dźwięków, może na chwilę sobie zatrzymamy to, też można by słuchać tego naprawdę długo. Uważam, że bardzo przyjemny jest ten głos. To tutaj proszę zobaczyć, na slajdzie mamy różne sylaby, kolejne sylaby, jakie ptaszek sobie śpiewa. Czyli to są różne, to takie pip, turip, 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 turip i tutaj dalej już są te trzaski, szmery, jakie słyszeliśmy. Widać, że one są różne, każda unikatowa sylaba dostała tutaj na tym obrazku swój numerek. Tutaj jest sylaba numer 1, numer 2, numer 3, ponownie sylaba numer 2, ponownie sylaba numer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 i tak dalej, i tak dalej. I tak można całą długą tę sekwencję śpiewu rozłożyć w ten sposób, aby zobaczyć, co ten ptak właściwie śpiewa. Ile różnych sylab chociażby potrafi zaśpiewać. Możemy się zastanowić właśnie, czy różnorodne sylaby śpiewa i ile tych sylab jest. Tutaj mamy taki straszny wykres. Na wykresie tutaj na osi pionowej liczba różnych sylab, które ptak śpiewa, a na osi poziomej czas śpiewu. Przyjmijmy sobie, że to jest na przykład 5, 10, 15, 20, 25 minut śpiewu. No i proszę zwrócić uwagę, moglibyśmy się tu zastanawiać, czym różnią się te linie, prawda? To linie grube, oho, znowu padło, dobra. Linie grube to samce. Czy widać tę prezentację ciągle? No tak, ja widzę. Okej. Okay. Ha, a ja nie widzę, więc zrobimy tutaj powtórkę. OK, czyli zakładam, że to jest widoczne, tak? Nadal jest widoczne? Tak, tak. Super. No to proszę zobaczyć. Te grube linie dotyczą samców starszych, te cienkie linie dotyczą samców młodszych, pierwszy raz na lęgowiskach. O co chodzi w tym wykresie głównie? Ano to, że wraz z upływającym czasem śpiewu młodszym ptakom kończą się pomysły i widać, że te linie się powoli wypłaszczają, one śpiewają już cały czas te same sylaby, które były kiedyś wcześniej. Natomiast widać, że u ptaków starszych one szybują wysoko, wysoko, czyli ptak śpiewa na przykład od pół godziny i śpiewa cały czas nowe sylaby, ma cały czas coś nowego do powiedzenia, cały czas coś nowego do zaśpiewania. Czyli na słuch jesteśmy w stanie rozróżnić, my na pewno, my różnie, ale na pewno podróżniczki, w jakim wieku jest dany ptak. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o śpiew, wielkość repertuaru zwiększa się w pierwszych dwóch sezonach. Tak faktycznie jest, że ona zwiększa się w pierwszych dwóch sezonach, czyli ptak, który pierwszy raz próbuje przystąpić do lęgów, ma dużo mniejszy repertuar. Za rok, kiedy przylatuje, widać, że się osłucha, nauczy, śpiewa
dużo lepiej, dużo bardziej różnorodniej i ten śpiew już nie zmienia się w kolejnych latach, tak? Czyli potrafimy rozróżnić na pewno, kto jest młody, kto jest doświadczony. Jeżeli chodzi o intensywność śpiewu, czyli jak tak intensywnie śpiewa, ile takich sylab zaśpiewa, jak długo śpiewa w czasie ciągu godziny, jak mocno, to ona wiąże się z wielkością ciała. I okazuje się, że ptaki, które są duże i w dobrej kondycji, śpiewają po prostu intensywniej. Czyli mamy świetny sygnał, z daleka każdy inny podróżniczek jest w stanie usłyszeć, z kim ma do czynienia. Po pierwsze, czy słucha ptaka młodego, czy starego, a po drugie, czy potencjalny konkurent lub też potencjalny partner jest duży, mały, w jakiejś kondycji i wtedy odpowiednio zdecydować, podlecieć do niego, czy też nie. Kiedy podleci się do niego, pozostaje ta interakcja na bliską odległość. I z niedużej odległości na co patrzymy? No patrzymy przede wszystkim na ten barwny ornament. Tutaj mamy takiego unieruchomionego ptaszka, żebyśmy mogli sobie go dokładnie pooglądać, dokładnie pomierzyć jego ornament. A tutaj zdjęcie tego samego ptaka w kolejnym sezonie. Czyli tutaj jest ptak w tej kategorii młody, tutaj jest ptak w tej kategorii ptak starszy. Pomiary nieistotne, jakiego typu pomiary. Ważne, żebyśmy sobie tutaj porównali. Popatrzmy, że młody ptak tutaj po lewej stronie, dużo cieńsze rude podkreślenie, dużo cieńsze czarne podkreślenie. Po bokach widać szare piórka, mniej intensywna barwa niebieska, mniejsza plamka. W innych populacjach podobnie to się rozkłada. W każdym razie wszędzie jest tak, że niezależnie od koloru plamki, niezależnie od miejsca, gdzie to sprawdzimy, zawsze ornament jest większy u starszych samców. Często jest też bardziej wysycony. Tam jest dosyć istotna też struktura tej barwy w ultrafiolecie. W każdym razie ornament jest większy u starszych samców i powiększa się znowu, tak jak śpiew. W pierwszych dwóch sezonach, a w kolejnych latach nie widać już istotnych różnic. Co ciekawe, nie w żaden sposób nie jest on związany ani z wielkością ciała, ani z kondycją. I w różnych badanych pod tym względem populacjach, też innych podgatunków, nie widać, by ornament świadczył o czymś innym niż wiek. I jeszcze tu będzie zaraz dodatkowa rzecz. Na przykład nie świadczy też o jakości samca jako partnera, nie świadczy o jego jakości jako rodzica, że ani nie pomaga w budowie gniazda, ani nie karmi więcej piskąt, jak ma większy ornament. Nie ma tutaj takiej korelacji. Natomiast jest on jakoś powiązany z sukcesem rozrodczym. Czyli w trzech populacjach próbowano to badać, w tym naszej wrocławskiej i w każdej z populacji widać, że coś w tym jednak jest, że samice chętniej wybierają i są wierniejsze samcom, które mają w jakiś tam sposób ładniejszy ornament. Czyli mamy znowu świetny sygnał krótkodystansowy, tak, w odróżnieniu od śpiewu. W jakim ptak po prostu jest, z kim mamy do czynienia. Jednak kiedy dochodzi do lęgów, około 1/3 ptaków, samców na polach irygacyjnych jest samotna. Nie posiada partnerek, nie przystępuje do lęgów. No i tu pojawia się naturalne pytanie, kto zostaje singlem, który z nich jest samotny? Odpowiedź jest prosta. 70% młodych ptaków, które pierwszy raz przylatują na lęgi, nie ma partnerek. I zaledwie 10% starszych. Czyli widać, że samice stawiają na doświadczenie, wolą ptaki starsze, doświadczone, które już w tym miejscu bywały. Podobnie z singlami zostają spóźnialscy. Nawet jeżeli starsze ptaki przylecą, ale przylecą za późno, nie załapią się na to, by zająć dobre miejsce, dobre terytorium, a w konsekwencji, żeby mieć szansę na samice. I to, o co mówiliśmy, no, singlami zostają po prostu brzydsi, czyli tacy, którzy mają ornament, który nie podoba się samicom. Nie wiemy jeszcze dokładnie, o co tam chodzi, być może jakąś genetyczną zdolność. Na pewno nie chodzi o zwykłą kondycję, czy też o stopień zarażenia pasożytami krwi itp. itd., bo różne rzeczy sprawdzaliśmy. Natomiast coś w tym ornamencie jest, że samice wybierają bardziej ozdobne ornamenty. To krótko o naszym gatunku, ale tu zostaje jeszcze ważne pytanie. Czy jest się czym tak ekscytować? No bo podróżniczek jest fajny i to wiemy i ludzie w książkach już kilkaset lat temu pisali o tym, że to jest taki atrakcyjny gatunek. I widzimy tutaj chociażby linię znaczków pocztowych w Polsce. Kilkanaście krajów emituje, bo to są dosyć stare znaczki, ale kilkanaście krajów emituje cały czas
znaczki z podróżniczkiem, takie jak chociażby tutaj holenderskie, ale też różnego rodzaju gadżety. Nawet taki całkiem na czasie znalazłem teraz, maseczkę z podróżniczkiem. Dosyć nowa sprawa, a co dopiero takie. Czy też coś nowoczesnego. Czyli na pewno bez wątpienia jest się czym ekscytować, bo ptak jest po prostu świetny, ale nie mówilibyśmy o nim biolodzy, ludzie zajmujący się ochroną przyrody tylko dlatego, że on jest taki fajny i tak fajnie śpiewa. Jak wygląda zatem status ochronny tego gatunku? Ten gatunek zarówno globalnie, jak i europejsko jest gatunkiem, który jest w grupie tych uznanych za naprawdę zagrożone, czyli i które są polecane jako przedmioty ochrony. Należy do ptaków po pierwsze związanych ze środowiskiem wodno-błotnym, czyli tym najszybciej zanikającym, a po drugie do ptaków migrujących, czyli również do tych, które są narażone na wiele niebezpieczeń ze względu na tryb życia i na wędrówki, które odbywają. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody też od lat listuje podróżniczka w kategoriach zagrożenia. Jest to najniższa kategoria zagrożenia, least concern, najmniejszej troski, ale nie należy się tym przejmować, bo ważne jest to, że jest on tam klasyfikowany, tak? Czyli to zawsze jest uważany za ptaka, który jest zagrożony właśnie ze względu na chociażby na jego biologię. Stan populacji światowej uznawany jest za stabilny, tak? Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich wzrostów, wielkich spadków, ale to mówimy o populacji światowej i o słabo zbadanej olbrzymiej azjatyckiej populacji. Jak wygląda to w Polsce? Otóż w Polsce od końca XIX wieku, przynajmniej od końca XIX wieku, notujemy silny spadek liczebności związany z degradacją siedlisk, zanikiem terenów podmokłych. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Nie ma gdzie gniazdować, nie ma gdzie chować gniazd, nie ma gdzie żerować, podróżniczek wypada. Tak to szło, że z gatunku dosyć licznego, powszechnego stał się gatunkiem bardzo rzadkim, obecnym tylko na niewielkich, typowych lęgowiskach. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w 2001 roku uznany w kategorii near threatened, czyli bliski zagrożenia, czyli już wyższa kategoria niż ta, o której mówiliśmy wcześniej, światowa. Możemy tutaj sypać przykładami. Jedno z kluczowych lęgowisk tego gatunku w północno-wschodniej Polsce nad jeziorem Karaś, zarastającym jeziorem niewielkim. Było tam 150 samców w połowie lat 90. 10 lat później, czy u progu nowego tysiąclecia, już poniżej 100 samców, a świeża ocena sprzed kilku lat mówi o maksymalnie 10 samcach, czyli zobaczmy 15-krotny spadek liczebności związany tylko i wyłącznie z zarastaniem i wysychaniem siedliska lęgowego. Podobnie w Dolinie Dolnej Odry dwu- czy trzykrotne zmniejszenie liczebności. Natomiast w ostatnich dekadach, co można powiedzieć, że populacja jest stabilna. Stabilna mimo tych spadków, o których mówimy, które cały czas widać w wielu lęgowiskach. Natomiast w zachodniej części kraju, czyli między innymi i u nas, w Dolinie Noteci na przykład, notujemy wzrost. Notujemy po prostu wzrost. W Dolinie Noteci teraz mamy, ciekawe jak to wygląda teraz, ale sprzed kilku lat, z kilkudziesięciu par w ciągu 20 lat doszło do prawie że 250 par. Nie wiadomo jak jest teraz, czy dalej podróżniczek nie rósł. Z czego to wynika? No z tego wzrostu, o którym mówiliśmy też wcześniej, wzrostu na zachodzie, w środkowej i zachodniej części Europy, populacja niemiecka, bardzo spektakularny wzrost, tych ptaków jest po prostu więcej. Wydaje się, że się trochę zmieniły preferencje siedliskowe i teraz w związku z tym, że podróżniczek zasiedla nowe miejsca, próbuje nawet w tych miejscach suchszych, po prostu te ptaki z zachodu gdzieś do nas przychodzą, ale nadal na przykład na tych tradycyjnych lęgowiskach, ta tradycyjna forma północno-wschodnia, w tych miejscach ptaki te zanikają. Najświeższa czerwona lista ptaków Polski, pozycja dosłownie sprzed kilkunastu dni, podaje podróżniczka w kategorii LC najmniejszej troski, ze względu na lepsze poznanie stanu populacji tak naprawdę. Nie to, że się coś zmieniło, ale mniej więcej ta wygląda podobnie, więcej na zachodzie, mniej na północy, więcej o nim wiemy, zakładamy, że jest w miarę stabilnie, jeżeli chodzi o nasz kraj. Jaka jest ocena liczebności? Tu jest ciekawostka. Tutaj tak mówimy, że nie należy może się tak bardzo przejmować, że nie jest tak źle, ale to jest między 1300 a 1800 samców.
Porównując to, co mówiliśmy, to jest troszeczkę mniej par lęgowych niż samców, które tu są napisane, ale dajmy, niech to będzie 1,5 tysiąca par lęgowych w skali kraju, całego kraju. No to zobaczmy, mamy 36 milionów Polaków i 1,5 tysiąca podróżniczków zaledwie. Z czym to porównać, bo nie wiemy może, jakie są liczebności jakich ptaków. No ja wybrałem takiego ptaka, którego może część z Was zna, może część z Was widziała, na pewno więcej osób go widziało niż podróżniczka. To jest bielik. Ocena liczebności, a nawet liczebność prawie że dokładna dla naszego kraju jest identyczna jak podróżniczka. Porównajmy sobie bielika i podróżniczka. Mamy tyle samo osobników dorosłych jednego i drugiego gatunku. Tutaj majestatyczny władca polskich przestworzy i tak dalej, co chwilę ratowany gdzieś tam z bagna, słyszymy relacje, przewożony w kartonowym pudełku przez leśniczego bohaterskiego, no to w tym jednym kartonowym pudełku, gdzie zmieścimy jednego ubłoconego bielika, zmieściłaby się cała polska populacja podróżniczka. Więc tutaj porównanie, że naprawdę ptaszek jest po prostu ekstremalnie, można by powiedzieć, rzadki. My jesteśmy szczęśliwcami, bo mamy go tutaj we Wrocławiu na polach irygacyjnych. A ile go tak naprawdę jest? Pojedyncze stwierdzenia były już w latach 70. Pierwsze lęki zanotowano w połowie lat 90. To był lęk jednej pary. Natomiast dokładne liczenia orłowskiego sęka górki z połowy pierwszej dekady naszego stulecia wykazały 45-54 samce. Można by powiedzieć, że to jest praktycznie liczebność wrocławskiej populacji, że podróżniczki mamy tylko i wyłącznie na polach irygacyjnych. Wycofał on się z pozostałych lęgowisk, które gdzieś były plamowe, pojawiał się po jeden samiec tu, to jeden samiec tam. Były też przez jakiś czas na Strachocinie i pojedyncze jakieś ptaki mamy na przykład na Sołtysowicach, gdzieś pojawiał się czasem na Widawą, niedaleko byłego poligonu. Pojedynczy ptak gdzieś kilka lat temu na Wojnowie w Trzcinowisku. Natomiast można założyć, że wrocławskie podróżniczki to po prostu podróżniczki na polach irygacyjnych. W 2004-2007 roku 45-54 samce, ale pamiętajmy, że pola irygacyjne wtedy miały sporo miejsc takich jak tutaj. To zdjęcie z 2009 roku. Co tu widać? Łąki i podmokłe miejsca do żerowania i fajna, mokra, gęsta trawa do gniazdowania. Mapka z 2005-2007 roku, 45-54 samce. Tutaj pola irygacyjne, widać mniej więcej rozkład terytoriów, na ciemno-szaro zaznaczone trzcinowiska, czyli widzimy, że podróżniczki koncentrowały się w trzcinowiskach, tych tropeczek trochę tutaj jest. Kilka lat później, kiedy sytuacja, powiedzmy, hydrologiczna, czyli wylewanie ścieków było cały czas na zbliżonym poziomie. W 2009 roku prowadziłem dokładne obserwacje połączone z kolorowym znakowaniem ptaków. Okazało się, że naliczyłem tam 95 stacjonarnych samców, które śpiewały tam przez cały sezon. I zobaczcie, jak dokładnie wszystkie trzcinowiska są obsadzone podróżniczkami. I tutaj zwraca uwagę bardzo duże zagęszczenie w tej najbardziej północno-zachodniej części, najbliżej Widawy. Widać, że tam największa koncentracja na całych polach irygacyjnych. Dwa lata później bardzo zbliżona liczebność, 87 samców. Pola irygacyjne cały czas były nawadniane wtedy ściekami poniżej 100 metrów sześciennych na dobę, 100 tysięcy. I teraz popatrzmy, co stało się później. W 2015 roku przestaje dopływać ścieki na pola irygacyjne. Teoretycznie są one zamknięte, nawet jest niezrzucana deszczówka. Widzimy wszyscy, że pola wysychają. Co robić? No co robić? Należy po prostu sprawdzić, ile ich tam jest. Więc dwa lata temu wraz z Bartkiem Smykiem, Bartkiem Górką postanowiliśmy podróżniczki ponownie policzyć. Tu też proszę zwrócić uwagę jeszcze, powstała obwodnica, autostradowa obwodnica Wrocławia, ale podróżniczki mimo to tutaj pod nią gniazdują, bezpośrednio nawet pod nią. Jak było w 2019 roku? Tu zainteresowanych odsyłam ewentualnie do notatki dostępnej w internecie z tych liczeń. Widzimy, że nadal tych kuleczek jest całkiem dużo, ale troszeczkę inaczej się układają. 75, no maksymalnie 99 samców. 75 takich pewniaków, załóżmy stacjonarnych samców i maksymalna liczebność mogła sięgać 99, czyli już widzimy, znowu mniej, 75 tylko. Proszę zobaczyć na tę północną część pól irygacyjnych. Ptaki się stamtąd wycofały. W związku z całkowitym niemal zanikiem tego wspaniałego siedliska, które tam miały, ze względu na pożar, który był w 2015 roku. Wszystko przeschło i to, co kiedyś było możliwe, by po pożarach, które na świniarach tak zwanych, czyli na tych polach irygacyjnych,
były dosyć częste w ostatnich kilkunastu przynajmniej latach, były w stanie pola się same regenerować, same się podnosić ze względu na napływ wody. Teraz, po takiej wielkiej katastrofie, jaka była wtedy, 5 lat temu, ze względu na brak dostarczania wody, w takiej sytuacji wodnej, jaka jest teraz, siedliska nie są w stanie się odnawiać. To wszystko przesycha, są tam nieliczne trawy, sporo pokrzywy, podróżników tam po prostu nie ma. Tutaj widzimy jednego samca na takim paseczku trzcin, który został, a całe to wspaniałe lęgowisko zostało puste. Te kuleczki to najpewniej są po prostu pojedyncze ptaki, ach, nie widzieliście tego, dobra, tutaj w tej północnej części. Te pojedyncze kropeczki to najpewniej są tylko ptaki, które śpiewały i odleciały później, by wybrać jakieś lepsze miejsca lęgowe, zatrzymały się w czasie migracji. I proszę zobaczyć na koncentrację, tutaj wzdłuż takie sznureczki mamy z kropek. Ptaki ze względu na to, że zanikają te trzcinowiska i bagna, one trzymają się mokrzycy, trzciany i pozostałych większych rowów wszędzie, gdzie jest chociaż trochę wody, tak? Układają się wzdłuż takich sznureczków. Ale jak tak dalej pójdzie, będzie dużo gorzej. Czyli podróżniczek na polach irygacyjnych, jeżeli chodzi o jego populację, mamy tutaj ponad 5% krajowej populacji. We Wrocławiu załóżmy, że aktualne dane to szerokie widełki, 75-99 samców. Przypomnijmy, w Polsce 1300-1800 samców. Biorąc pod uwagę powierzchnię Wrocławia, niespełna 300 km kwadratowych, już PAL 6 powierzchnię samych pól irygacyjnych, bo nie jest to typowe siedlisko, czyli tylko 11 km. Jak zestawimy liczbę 75 samców na 300 km kwadratowych i 1500 samców na 300 tysiącach km kwadratowych, widzimy, że w tym meczu Wrocław-Polska prowadzimy w liczbie podróżniczków 70-1. Czyli naprawdę nasze miasto jest pod tym względem niesamowitym miejscem. Nie mamy takiego zagęszczenia tego rzadkiego, chronionego gatunku nigdzie indziej. Myślę, że nie ma żadnego innego europejskiego miasta, które w granicach administracyjnych miałoby tak wielką, gęstą, zwartą, fajną populację. Skąd to się bierze? Ano stąd mówimy, że wszystko wysycha, że jest coraz gorzej, że podróżniczki powinny znikać i najpewniej znikają, ale najpewniej populacja jest zasilana przez te ptaki z zachodnich populacji. Czyli one dolatują do nas cały czas. Najprawdopodobniej ten właśnie wzrost na zachodzie spowodował założenie w ogóle populacji na polach irygacyjnych i utrzymanie jej w ostatnich 30 latach. Problemem jest też to, że jeżeli cały czas populacja jest silnie zasilana przez ptaki z zachodu, mimo że nasze ptaki nie decydują się odbywać tutaj lęgów, to będzie coraz więcej samotnych samców. Więcej samotnych samców znaczy mniej gniazd. I tutaj, skąd jest ten pomysł? Ano stąd, że w czasie liczeń, które robiły trzy osoby w przeciągu kilku tygodni, widzieliśmy tylko jedną samicę podróżniczka. Wiem, że gatunek jest trudny w zauważeniu, ale mając spore doświadczenie i widząc ich dużo więcej, widać było, że bywało ich tutaj więcej. Czyli tylko jedna samica. Wydaje się, że jest sporo samotnych samców, które przelatują gdzieś po różnych miejscach, śpiewają. Są to ptaki wyparte z tych innych zachodnich populacji, które nie znalazły sobie dobrego miejsca i one przenoszą się tutaj do nas, ale najprawdopodobniej nie odbywają lęgów. Czyli nie dość, że liczebność jest mniejsza niż 10 lat temu, mamy też więcej samotnych samców, na pewno mniej gniazd. Czyli to, co robimy, obserwujemy początek spadku liczebności. Spadek ten liczebności, przypomnę raz jeszcze, wynika z degradacji siedlisk spowodowanej osuszaniem pól irygacyjnych. Abstrahując od innych powodów, dla których należałoby zalewać pola irygacyjne i doprowadzić do ich nawadniania i do powrócenia do tego, do stosunków wodnych, które były, jest chociażby populacja podróżniczka i innych ptaków wodnobłotnych, które bardzo na tym cierpią. Czyli wniosek z tego spadku liczebności jest taki, że absolutne, konieczne jest nawadnianie pól irygacyjnych. Pozwoli to utrzymać chociażby istniejące walory, a może nawet zwiększyć ich walory przyrodnicze. Tutaj jeszcze zdjęcie na koniec, proszę, żeby to zapamiętać. I dziękuję Wam za uwagę i dziękuję też wszystkim tym, którzy przyczynili się do moich badań.